CGMPL i Lechianerka parę chwil po koncercie w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ten koncert to była jakaś spłata długu za nieobecność w sierpniu? W sierpniu? Co się działo w sierpniu, że powinienem być? Był koncert Gajcego, znaczy z utworami z Gajcego. No tak, ja nie pamiętam, co się działo w sierpniu, szczerze mówiąc, ale spłata długu? No w pewnym sensie tak, w pewnym sensie spłata długu. Powinienem wtedy być, ale jakoś nie byłem w formie, zespół się rozjechał i nie daliśmy rady. I powolutku, a czy można o tobie powiedzieć, że ty jesteś największym śpiochem wśród naszych muzyków? Że ciągle nawiązuje do snu, tak, w tekstach piosenek? Jest nawet praca licencjacka o śnie, na podstawie twoich tekstów. Sen jest dziwnym zjawiskiem, tak. Ale dobrym. Słuchaj, w moim wypadku jest to trochę konfabulacja, bo mi się nic nie śni nigdy. Więc sen to jest taki dla mnie zbawczy okres, kiedy jakoś tam się regeneruje, nie śnie. Zupełnie. To jest takie zapadanie się w taką czarną dziurę. No i potem o dziwo wracam z tej czarnej dziury, zregenerowany, mogę funkcjonować, także ciężko mi sobie wyobrazić w ogóle życie bez snu. Moja żona ma problemy z zasypianiem i ze snem i nie wierzę, że ona żyje tyle lat. To wcale nie znaczy, że jest jakaś stara, ale... Ja przeczytałem gdzieś tak, z 5 lat temu zeznałeś, że od 20 lat się wysypiasz, czyli uznajesz, że to dalej trwa, bo repertuar dzisiaj i zakładam, że jeszcze... Senny, tak? Nie, znaczy, czy senny? Nie, on nie jest senny, wiesz, on jest ośniaczny, sam wiesz, tak, on jest to... Spotkałem się z takim określeniem jak kokoning. Słyszałeś o czymś takim? Nie, nie. Kokoning to jest takie, wiesz, zamykanie się w domu, wyciszanie, odcinanie się od tych wszystkich negatywnych rzeczy. Czyli jak wygląda twój kokoning? Bo to, że jest, to jestem pewien. No więc ten sen w moim wypadku to jest priorytet w ogóle. Ja zaczynając grać pomyślałem sobie, pieniędzy z tego nie będzie, męka twórcza, stres i tak dalej, ale będę mógł się zawsze wyspać, czyli będę miał taki atut w stosunku do innych obywateli, że nie będę miał normowanego czasu pracy i będę wstawał wtedy, kiedy się wyśpię. I tego bardzo pilnuję. I to jest jeden z największych sukcesów mojej działalności. A fotografujesz jeszcze? No, zoo, niedziela, zoo i tak dalej. Fotografia jest bardzo wymagająca i fotografowałem profesjonalnie 7 lat, ale to jeszcze zanim zacząłem grać, a potem kiedy zacząłem grać, to właściwie fotografuję telefonem. 8 megapikseli, także jakiejś strasznej biedy nie ma, no ale to jest bardziej takie archiwum, które mi przypomina, co się działo pół roku wcześniej i tak dalej. O dziwo, jestem muzykiem, a moje dzieci, w ogóle ich to nie interesuje, ale jedna z córek fotografuje. Nie zawodowo, ale bardzo, bardzo, no kadr ma we krwi, tak bym powiedział. Ostatnio byłem u niej, ona mieszka w Oksfordzie, byłem u niej, fotografowaliśmy podobne tematy. I potem porównywaliśmy. Znaczy, to nie była jakaś kompetycja, ale to zawsze człowiek gdzieś tam z tyłu głowy ma jakiś taki pomysł, że wszystko jest konkursem. No więc robiła, lepiej kadrowała. Lepiej jakby tak w taki bardzo wyważony, fajny sposób, a jednocześnie ciekawy i momentami nieoczekiwany. Ale była jakaś odważniejsza, czy po prostu złoty podział czy jednak łamała to tak z sensem? Słuchaj, no fotografowaliśmy na przykład jakąś taką bramę, w jakimś takim zameczku przedziwnym, niedaleko Stonehenge. Kadr był prawie, że ten sam, ale wiesz, jakiś troszkę inny kąt, trochę inne światło złapała. Złapała też jakichś ludzi, którzy, wiesz, z drugiej strony zamku wstali na tle kraty i nagle to... Jeszcze na dodatek, to była taka długa brama gotycka ze świetnym sklepieniem i jeszcze jakoś tak to wyważyła, że jeszcze i to sklepienie się złapało. Także nasyciła właściwie obrazek wszystkimi elementami, które to można było wyciągnąć. No, zdaje się, że się napnę i kupię porządnego Nikona D700 na przykład. To nie była żadna reklama. A na plagiatach były numery, które pisałeś będąc strasznie młodym chłopakiem. Zostało ci jeszcze jakieś? No nie za dużo, szczerze mówiąc. Znaczy nie za dużo. Jest ich cała masa, jest cały zeszyt zapisany, bo kiedyś nie miałem magnetofonu ani pamięci, więc jakieś takie dziwne notatki robiłem i tych piosenek jest za 200. To był zapis notowy? Czasami była pierwsza fraza, a potem troszkę fraza tekstu.
No, czasami harmonię. To są takie zapisy. Czasami przeglądałem ostatnio ten zeszyt i niektóre rzeczy jestem w stanie jakby na podstawie tych notatek odtworzyć, innych nie. Gdzieś tam są tak tajemniczo zapisane, że no trochę tego jeszcze jest. Tak, tak podpuszczam, bo próbuję wyprowadzić taką lewą prostą, kiedy płyta, ale to ciężkie pytanie chyba dla ciebie. Ciężkie pytanie, bo nie grałem przez 2 lata, miałem kontuzję i ta kontuzja po prostu nie pozwalała mi grać. Jak nie gram, to nie komponuję. Nie chciałbym nagrywać starych piosenek. Chciałbym napisać 15 nowych. Napisałem na razie 3. Jak się jeszcze troszkę. Z 15 to nagram płytę. Ale okej, ale dalej konsekwentnie się wysypiasz, a grasz na tych symulatorach lotów jeszcze? O, nie, zepsuł mi się wzrok. Pojechałem kiedyś. No, bardzo smutna historia, znaczy smutna. No, w sumie smutna, jakoś tam się, dla mnie się przynajmniej skończyła pozytywnie. Pojechałem na pogrzeb Grześka Ciechowskiego. Wiózł mnie dziennikarz, dosyć znany, i tak palnął autem, że auto się rozsypało. A ja na drugi dzień straciłem wzrok zupełnie. I od tego czasu, po 2 tygodniach, odzyskałem. Ale gorzej widzę, więc nie siadam do komputera, bo zaraz mam majaki po prostu. Kurczę, to strach wychodzić z domu, tak? Jedziesz samochodem, fakt, że przykra okoliczność na pogrzeb Grzesia Ciechowskiego, kręgosłup z kolei po noszeniu Moniki Brodki na Baranach, to prawda? Tak było? Tak, to prawda. Znaczy nie, no to był jakby ostatni, to znaczy Monika była gwoździem do trumny całej historii, bo tam ten kręgosłup był niszczony przez wiele, wiele lat. Ja jestem postury, no takiej jak widać, czyli nie jestem jakimś atletą. Ale byłem tak zwanym człowiekiem żyłą, czyli wyrobiłem rzeczy, no na przykład, no przez 25 lat grania nie miałem technicznych, bo uważałem, że rock and roll się kończy, jak się nie nosi swojego wzmacniacza basowego na plecach. No i nosiłem. Kiedyś nosiłem pianino z 3 osiłkami, oni wymiękli, ja utrzymałem, no ale coś mi tam chrupnęło. No a na końcu, jak to się mówi młodzieżowym językiem, świrowałem z Brodką na schodach. To jest przecież drobinka, to jest bardzo taka ulotna dziewczyna i nagle coś tam się stało, no i skumulowało się to i się popsułem. A jak to jest, jak wygląda droga od ekstremisty do śpiocha, bo ja tak ciągle tylko spania, sam lubię pospać. Słuchaj, wiesz, myślę, że stanem właściwym jest, wiesz, jakaś taka normalność i ja wchodząc w życie, stwierdziłem, że jeżeli nie będę ekstremalny, to po prostu mnie nie przeżyję następnego tygodnia, następnego półrocza. Że po prostu jestem taką, wiesz, ofiarą losu, właśnie stworzoną do tego, żeby spać. Właściwie powinienem być, wiesz, utrzymankiem na przykład. To było idealne rozwiązanie. No więc zacząłem grać i tak sobie stwierdziłem, że to, co mi się podoba, kiedy słucham muzyki, to jest ekstremalne w jakiś tam sposób. No i próbowałem w każdym razie robić takie rzeczy. No to z perspektywy czasu to nie jest ekstremalne, ale jeżeli chodzi o mnie, to było ekstremalne. No i potem tym takim jakimś ekstremalnym sposobem bycia zapracowałem sobie na to, żeby być śpiochem. Czyli tam zmiana ustroju i tak dalej nie miała z tym nic wspólnego? No jak to nie mają? To moje dzieło. A parę lat temu to koledzy opowiadali, na festiwalu chyba w Sopocie zapowiedziano Lombard, że obalił komunizm. No to nic o tym nie wiem. Też nie słyszałem tego. Nie, no w każdym razie ostatnio oglądałem taki film i z tego filmu zapamiętałem taką wypowiedź Kazika, który mówił, że go nie interesowało balanie ustroju, nie w ogóle system jakby niespecjalnie go interesował, tylko on po prostu chciał być wolny i to jest mi bardzo bliskie. To jest właściwie, to jest tak jakby o mnie, że w to, że coś tam szczułem na system, coś tam podżegałem, to był jakby efekt tego, że chciałem być wolny, a tak na poważnie. Niespecjalnie mnie systemy interesują. Myślę, że w każdym człowieku jest taki pokład chęci do tego, żeby być wolnym, że można sobie zaspokoić go niekoniecznie obalając ustroje czy jakieś inne historie, które tam pętają nam naszą wolność, czy nie pozwalają nam żyć tak, jak chcemy.